Identyfikator podmiotu SCP-PL-110. Klasa podmiotu Euclid. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-PL-110-1 musi być przechowywana na specjalnym stojaku gitarowym w przechowawczej komorze bezechowej w skrzydle akustycznym ośrodka. Oprócz codziennego sprawdzania zawartości komory przechowawczej, a także comiesięcznego badania technicznego stanu komory pod względem tłumienia dźwięku, żadne inne procedury nie muszą być wdrażane. Po incydencie 110B wprowadzono zmianę. SCP-PL-110-1 musi być przypięte łańcuchami do stojaka gitarowego wbudowanego w podłogę komory przechowawczej. Raz w tygodniu kapłan religii judeo-chrześcijańskiej musi poświęcić pomieszczenie oraz instrument i łańcuchy. Dodatkowo komora musi być monitorowana 24 godziny na dobę za pomocą kamery nagrywającej podmiot, a także czterech bardzo czułych mikrofonów, po jednym w każdym kącie pomieszczenia. Drzwi do komory pilnować ma zawsze dwóch strażników uzbrojonych w broń maszynową oraz flakoniki z wodą święconą. W przypadku manifestacji SCP-PL-110-2 należy zawiadomić doktor, a także wezwać kapłana religii judeo-chrześcijańskiej zaznajomionego z procedurami, domyślnie przebywającego w ośrodku agent. Sprowadzona osoba razem ze strażnikiem komory wkroczy do niej i uniemożliwi SCP-PL-110-2 dematerializację wraz z SCP-PL-110-1. W przypadku niepowodzenia należy natychmiastowo wysłać MFO-RO-4, kościelne grajki, w celu zlokalizowania utraconego podmiotu. Należy również zawiadomić filie państw sąsiadujących, aby zwróciły one uwagę na charakterystyczne wydarzenia na scenie muzycznej kraju. Opis. SCP-PL to zjawisko dotyczące przedmiotu desygnowanego SCP-PL-110-1 oraz manifestacji bytu SCP-PL-110-2. SCP-PL-110-1 to elektryczna gitara basowa ESP-LTD-F-105. Podmiot niczym nie różni się od normalnej gitary tego producenta i takiego modelu, z wyjątkiem braku przewodów w korpusie. Nie jest wiadome, w jaki sposób przedmiot przynosi impulsy elektryczne na gniazdo wyjściowe bez przewodów, jednak próby podłączenia SCP-PL-110-1 do wzmacniaczy elektrycznych za pomocą standardowych kabli gitarowych wykazały, że na podmiocie można grać jak na normalnej gitarze. SCP-PL-110-2 to byt manifestujący się podczas grania na SCP-PL-110-1, ale przy spełnieniu określonych warunków. Zobacz dziennik testów TL-110. SCP-PL-110-2 jest widoczny dla wszystkich osób, nie tylko dla testera grającego na SCP-PL-110-1. Opisy SCP-PL-110-2 są zawsze takie same. Człowiek rasy kaukaskiej, około 30 roku życia. Wzrost w przybliżeniu 180 cm, smukła budowa ciała, czarne krótkie włosy, spiczasta bródka, blada cera. Byt pojawia się w różnie skrojonych garniturach nieznanych producentów, jednak za każdym razem czerwonego koloru. Do tego ubrany jest w czarną koszulę, zawsze pojawia się w okularach przeciwsłonecznych, których nie zdejmuje. Badania poklatkowe nagrań manifestacji pozwoliły na dostrzeżenie oczu bytu. Usunięto. Uwaga! Od czasu incydentu 110A poniższy opis zachowania jest nieaktualny. Wersja poprawiona znajduje się poniżej. SCP-PL-110-2 manifestuje się w przypadku grania muzyki ogólnie przyjętej za metalową. Możliwy jest jeden z dwóch scenariuszy. Wielokrotne testy nie wykazały innego rozwoju wypadków. Tester znajdzie się w transie, odłoży ostrożnie SCP-PL-110-1, po czym wpadnie w szał i będzie próbował zabić jak najwięcej ludzi, zanim zostanie zneutralizowany w dowolny sposób. Jednostki obezwładnione wykazują się szeregiem schorzeń psychicznych, w większości nieuleczalnych. Stosowanie preparatów amnezyjnych nie przyniosło rezultatu w żadnym wypadku. Dojdzie do manifestacji SCP-PL-110-2, dalej zwane przez testerów ubijaniem interesu. Warto zauważyć, że gatunek granej muzyki metalowej ma wpływ na prawdopodobieństwo wystąpienia manifestacji zamiast szaleństwa testera. Zobacz dziennik testów TL-110. Ubijanie interesu polega na tym, że SCP-PL-110-2 proponuje testerowi podpisanie cyrografu za pomocą krwi testera, co miałoby mu gwarantować talent i sławę w zamian za duszę. Testerzy zwykle nie mogą oprzeć się pokusie życia w dostatku i sławie. O dziwo, nieważne są wtedy dla testera jego ideały. Podejrzewamy działanie memetyczne. Należy prowadzić dalsze badania. Doktor... I z chęcią podpisują cyrograf. Jeżeli osoba trzecia przeszkodzi w próbie podpisania,
SCP-PL-110-2 zniknie, a tester wpadnie w szaleństwo, takie, jak gdyby nie doszło do manifestacji SCP-PL-110-2. Analiza poklatkowa wykazała, że byt znika natychmiastowo. Jest widoczny na jednej klatce, na następnej już go nie ma. W przypadku udanego ubicia interesu SCP-PL-110-2 znika, a osoba, która zawarła umowę, wykaże się niesamowitą umiejętnością gry na instrumencie. Niekoniecznie SCP-PL-110-1. Badania długofalowe wykazały jednak, że wraz z nabyciem takiego talentu, osoby te zaczynają mniej dbać o własne zdrowie i życie. Narkotyki, sporty ekstremalne bez odpowiedniego zabezpieczenia, nielegalne wyścigi samochodowe, przestępstwa itd. Co w 100% doprowadza do nienaturalnej śmierci. Aktualizacja 2000. Po incydencie 110A. Zachowanie SCP-PL-110-2 uległo zmianie. Wszelkie próby zagrania na SCP-PL-110-1 muzyki określonej jako metalowa kończą się manifestacją bytu, który wykazuje się niezwykłą agresją względem testera i personelu, po czym próbuje zdobyć SCP-PL-110-1 i zdematerializować się z nim. Co rzeczy czas udało mu się dwa razy i mieliśmy przez to poważne problemy, dlatego wprowadzam zakaz badań i eksperymentów na SCP-PL-110-1. Do odwołania. Dyrektor ośrodka... Ponadto w losowych momentach dochodzi do samorzutnej manifestacji SCP-PL-110-2, który próbuje zdobyć gitarę. Dokonano aktualizacji specjalnych czynności przechowawczych. Pozyskanie. Agent... Prywatnie fan ciężkiej muzyki i zespołu... Dostrzegł dziwne zachowanie basisty owego zespołu. Zmiana zachowania ze spokojnego i rozsądnego na bezmyślne i ryzykowne pokryła się w czasie ze zmianą przez basistę gitary. Krótkie badania środowiskowe pozwoliły agentowi na zbliżenie się do podmiotu i bycie świadkiem manifestacji SCP-PL-110-2 podczas jam session zespołu. Agent zawiadomił fundację i dokonał zabezpieczenia SCP-PL-110-1. Basista zespołu w związku z atakiem agresji podczas zabezpieczenia SCP-PL-110-1 został zneutralizowany. Osoba, która grała, doprowadzając do manifestacji, basista zaprzyjaźnionego zespołu, nie zdążyła podpisać serografu, więc podano jej oraz pozostałym członkom zespołu preparat amnezyjny klasy A i zwolniono do domu. Terminację basisty wyjaśniono poprzez wszczepienie fałszywych wspomnień o kłótni i rozłamie w zespole. Dziennik testów TL-110. Testy przeprowadzono w nietłumionym pomieszczeniu z użyciem SCP-PL-110-1, standardowego kabla gitarowego oraz wzmacniacza basowego. W pomieszczeniu oprócz testera znajdował się także jeden uzbrojony strażnik. Tester D110-12. Utwór, gatunek Foo Fighters, The Pretender, rock. Efekt: tester stwierdził, że ma ochotę na typową amerykańską domówkę z czerwonymi kubeczkami i piwem. D110-14. Ben E. King, Stand By Me, Soul, Rhythm and Blues. Tester stwierdził, że nagle strasznie zatęsknił za swoją zmarłą żoną. D110-18. Iron Maiden, Fear of the Dark, klasyczny heavy metal. Tester wpada w szał, rzuca się na strażnika, zostaje zneutralizowany. D110-34. Vader, Hallelujah, God is Dead, death metal. Pierwsza manifestacja SCP-PL-110-2. Zobacz zapis z manifestacji 110-34. D110-67. Gorgoroth, Possessed by Satan, Satanic Black Metal, Incydent 110A. Podsumowanie. Wykazano, że muzyka nie będąca ogólnie określona jako metalowa ma delikatny wpływ na nastrój grającego, zależny od granego gatunku. Natomiast w przypadku muzyki metalowej szansa manifestacji SCP-PL-110-2 jest wprost proporcjonalna do ciężkości, plugawości, a także satanistycznego wydźwięku utworów. Doktor... Dnia... 2000. Podczas kolejnego eksperymentu z użyciem SCP-PL-110-1, mającym na celu sprawdzenie, czy 100% prób zagrania piosenki metalowej kończy się szaleństwem testera, nastąpiła manifestacja SCP-PL-110-2. Strażnik, zgodnie z rozkazem prowadzącego eksperyment, dr... nie reagował. Transkrypcja dialogu. Witaj. Och, nawet nie wiesz, jak bardzo podoba mi się ta piosenka. Chłopaki dali czadu! Kim ty jesteś? Skromnym fanem twojego talentu. Masz to coś, chłopie. Ale z drugiej strony musisz się jeszcze wiele nauczyć. Chyba, że... Chyba, że co? Chyba, że podpiszesz taki oto dokumencik. Wystarczy, że tylko podpiszesz tutaj swoją słodką krwią, a będziemy mieli umowę. Wtedy... Usunięto.
To chyba uczciwa propozycja, czyż nie? No pewnie, już podpisuję. W tym momencie doktor nakazał strażnikowi przerwanie eksperymentu. Pracownik bezpieczeństwa podbiegł do D-110-34, ale nie zdążył przechwycić SCP-PL-110-2, z którego dłoni natychmiastowo znikł tajemniczy dokument. A sam Byt popatrzył się w oczy doktor pomimo zastosowania lustra weneckiego i powiedział tylko: oj, nie polubimy się, po czym znikł. D-110-34 wpadł w szał i został zneutralizowany przez strażnika. Wszyscy wiemy, kogo on przypominał i co proponował. Zalecam dalsze eksperymenty z cięższą muzyką i badania natury SCP-PL-110-2. Doktor dnia 2000 podczas kolejnego eksperymentu z użyciem SCP-PL-110-1, mającym na celu sprawdzenie zależności między szansą manifestacji SCP-PL-110-2 a dokładnymi podgatunkami muzyki, zachowanie Bytu było inne niż dotychczasowe. Zaraz po pojawieniu się, Byt skręcił kark testerowi, chwycił SCP-PL-110-1 i powiedział: koniec tego dobrego, psujecie mi zabawę i interes. Po czym dematerializował się. Natychmiast zawiadomiono dyrektora placówki i wysłano MFO-RO-4. SCP-PL-110-1 udało się odzyskać 2 tygodnie później. W trakcie pozyskania śmierć poniosło 2 cywili. Okej, to było bardzo kiepskie i źle o nas świadczy. Wstrzymuję badania nad SCP-PL-110-1 i zarządzam całodobowy nadzór audio-wideo w komorze przechowawczej, dopóki nie przedyskutujemy tej sprawy, może nawet z radą. Doktor 2 tygodnie po incydencie 110A, pracownik fundacji dostrzegł za pomocą systemu audio-wideo samoistną manifestację SCP-PL-110-2. Nagranie ukazuje, jak Byt kiwa z dezaprobatą głową, pokazuje obraźliwy gest w stronę kamery, po czym zabiera SCP-PL-110-1 i znika. Jak w przypadku incydentu 110A, ponownego zabezpieczenia przedmiotu dokonała MFO-RO-4, współpracując z niemieckim oddziałem fundacji. Ostatecznie SCP-PL-110-1 wrócił pod polską kuratelę, 4 tygodnie po naruszeniu przechowalni. W tym czasie, a także podczas pozyskania, zginęło cywili i pracowników fundacji, gdyż SCP-PL-110-2... Dobra, wykazałem się głupotą i znowu tego nie zrobię. Wprowadzam nowe specjalne procedury przechowawcze i wprowadzam zakaz kontaktu i eksperymentów z udziałem SCP-PL-110-1. Ponadto wnoszę o nadanie klasy Keter, a także autoryzowany kontakt z SCP-343 i możliwość przygotowania utylizacji podmiotu. Doktor... Po kolei, nie zmieniamy klasy obiektu, pozostanie Euclid przy zastosowaniu obecnych SCP. Zezwalam na kontakt wideo telefoniczny z SCP-343. Nie zezwalam na przygotowanie ani na zniszczenie SCP-PL-110-1. Przy zastosowaniu obecnych SCP jesteśmy w stanie go przechowywać, a należy dowiedzieć się o naturze i zachowaniu SCP-PL-110-2 najwięcej jak to możliwe. O 5. Kontakt, rozmowa wideo telefoniczna przeprowadzona między doktor a SCP-343, autoryzowana przez obie zainteresowane filie fundacji. Temat SCP-PL-110-1 oraz SCP-PL-110-2. Przebieg. Witam, Spokojnie, moje dziecko, mów mi ojcze. Dzwonisz w sprawie tej zabawki. Usunięto. Tak, skąd... Nie zapominaj, z kim rozmawiasz, moje dziecko. Posłuchaj mnie i przekaż to swoim zwierzchnikom. Gitary i tak nie zniszczycie, Lucian zrobi sobie następną, albo dla odmiany perkusję, albo... Usunięto. Czy nazwałeś go właśnie Lucian? Tak, trochę go tu drażnisz. Posłuchaj, jak chcecie, żeby Lucian był spokojniejszy, jak się pojawi, znaczy łatwiejszy do opanowania, nie milszy, to raz na jakiś czas niech ktoś zagra na tej gitarze coś miłego dla mojego ucha. Czym wolniejsze, tym lepiej. W końcu, jak się człowiek śpieszy... Sugestia SCP-343 jest obecnie rozpatrywana przez dyrektora ośrodka.